I can only imagine the smile you put on God's face. Boże święty. Witajcie, spotykamy się dzisiaj z bardzo ważnego powodu. Dzisiaj bowiem pomówimy sobie o pewnym niezwykle istotnym i specjalnym filmie. Bardzo specjalnym. Filmie, który okazał się być porażką na praktycznie każdej płaszczyźnie. O filmie tak tragicznym, że w zasadzie możecie pomyśleć o dowolnym negatywnym przymiotniku i ten przymiotnik będzie pasował do tej kupy gówna. Aktorstwo jest przesadzone lub po prostu komicznie złe. To jest poziom Paris Hilton. Oh, I'm so glad you're awake for this. This is gonna be huge. Dialogi są drętwe. Historie nie trzymają się kupy. Powiedziałbym, że artystycznie mamy tu do czynienia z potworkiem pokroju Zmierzchu albo High School Musical. Czujecie już, o jakich klimatach mówię. Dziecinne, źle zagrane, źle napisane, źle po prostu zrealizowane. Gówno. I to by było na tyle, gdyby chodziło mi tylko o artystyczną krytykę dzieła filmowego. Ten film jest tragiczny, ten film jest straszny, ale z jeszcze innego, bardzo istotnego powodu. Film, o którym tutaj mowa, pełni oczywiście funkcję propagandy chrześcijańskiego światopoglądu. W światopoglądzie, w którym istnieje sobie Jahwe, istnieje sobie Jezus, wszystko ma jakiś swój cel ukryty. Nawet jeśli my, jako widzowie, nie jesteśmy informowani o tym i to wszystko wygląda na przypadek, to film próbuje nam wmówić, że o przypadku nie ma tutaj miejsca. Teza, którą będę wam udowadniał przez całą tę recenzję, brzmi następująco. Wiara chrześcijańska, religia w twórcach tego filmu zniszczyła ich poczucie moralności. Uczyniła ich złymi ludźmi. To będę wam się starał udowodnić, omawiając poszczególnie, co się dzieje w każdym z obecnych w filmie wątków. Film ma następującą strukturę. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma wątkami, które prowadzone są dość równolegle. Oczywiście postaci z różnych wątków, w imię zasady, jaki to ten świat mały, jakoś się znają, gdzieś się kiedyś spotkali, żoną tego wrednego ateisty, naszego głównego antagonisty, jest ta kobieta, która byłaby całkiem ładna, gdyby nie to, że wciąż ma taką jakąś dziwną minę lewą. Ona zaś opiekuje się babcią z innego wątku. Ta babcia ma jakieś połączenie z tym złym ateistą. Dziewczyna z wątku typowo islamofobicznego chodzi do tej samej szkoły, co główny bohater. Łapiecie zasadę. Po prostu postać się znają. Co więc zrobimy? Ano, przyjrzymy się każdemu wątkowi z osobna i pokażę wam dokładnie, w którym momencie mam z tym konkretnym wątkiem największy problem i który dokładnie aspekt tego wątku w moim odczuciu jest właśnie pomnikiem tego, co religie robią z naszym poczuciem moralności. Jak degradują naszą moralność. Nie przedłużajmy więc i przyjrzyjmy się pierwszemu, bardzo istotnemu wątkowi w naszym filmie. Okej. Jak widzimy, mamy tutaj do czynienia z dwoma bohaterami. Ten biały koleś to jest ksiądz alias wujek Dobra Rada. Będzie przez cały film rozmawiał z bohaterami, udzielał im pięknych rad. No taki po prostu idealny biały ksiądz. And his attention makes you feel special. Gives you a sense of complete. Psychologists call it the Cinderella complex. Well, if he loves you that much, who cares what your boyfriend thinks? Maybe the only meaningful exposure to God and Jesus they'll ever have. You're here because that still small voice inside you isn't happy with the choices everyone else wants you to make. Natomiast ten czarny koleś to stereotyp kogoś, o kim Ikabod wyraził się kiedyś jako Magical Negro. W skrócie czarna, docna, dobra i życzliwa czarnoskóra osoba, która ma za zadanie wygłaszać nam jakieś tezy, które mają wiele znaczyć. To ma być wygłosiciel po prostu złotych myśli. Złotą myślą tego czarnego kolesia jest ten tekst. How does that translate as wonderful? I'm happy, I'm safe, and I'm here because God is good, God is good, God is good. All the time. All the time? God is good. Just remember, God is good. God is good. All the time. And all the time, and all the time? God is good. God is good. Jeśli zdarzy wam się zapomnieć poprzez okres czasu trwania tego filmu, ten gość przypomni wam o tym dobrych kilka razy. God is good. Tak. Również w finałowej scenie.
o której powiemy sobie później. A więc ich wątek jest bardzo prosty. Chcą gdzieś jechać autem, ale auto im się psuje. Więc oczywiście dzwonią po zastępcze. Okazuje się, że to drugie auto też nie działa. Seria niefortunnych zdarzeń po prostu, ale my przecież wiemy, od czasu kiedy w tym zamkniętym świecie tego filmu istnieje Pan Bóg, że te całe opóźnianie ich wyjazdu, te ciągłe przeszkody, które stają im na drodze, to oczywiście odgórnie zaplanowane działanie Jahwe. Działanie, które ma doprowadzić, że ci dwaj księża w konkretnym miejscu znajdują się w konkretnym czasie. Po co? Na to musimy zaczekać do końcówki filmu. A i miejcie w głowie to stwierdzenie, ok? God is good. And all the time? Always. Jeśli chodzi o tych dwóch kolesi, to by było na tyle. Pewnie ten biały pojawia się potem jeszcze, gada z kimś, udziela złotych rad i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, skaczymy dalej. Czas, aby twórcy zaprezentowali nam również swoją islamofobię. Więc mamy tutaj oczywiście uczelnię, na której będzie się rozgrywał nasz główny wątek opowieści. I jedną ze studentek jest tam muzułmanka. Ale taka oczywiście muzułmanka, jak chrześcijanie myślą, że muzułmanie wyglądają i się zachowują. And whenever they show you like Arabic being spoken on TV, it's always like these crazy people in these protests in the Arab world. And they're all speaking this really harsh Arabic. And so it's like, ha, la, 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 la. Fuck America! Because that's what they want us to think is going on over there. Więc tak, oczywiście dziewczyna jest nieszczęśliwa, musi zakrywać swoją twarz non-stop, bo jej tata jest oczywiście takim jebniętym Arabem, którego to stereotyp doskonale znamy. I know they seem happy. But know that when you look around at all those people, there is no one who worships God. Not the way he deserves and demands to be worshipped. I już widzicie poziom tego filmu, prawda? Ale to nie wszystko. Bo oczywiście odkąd film wychodzi z założenia, że to chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią, to ta bohaterka w tajemnicy przed ojcem wyznaje oczywiście religię. I słucha kazań w słuchawkach. Za zamkniętymi drzwiami pokoju. No, ale wiecie. Pokazali znowu tych jebniętych Arabów. Pokazali biedną, uciśnioną, piękną studentkę, która musi nosić burkę i która w głębi swego serca wierzy w dobroć Jezusa. To jest słabe, ale gdyby zostawili to już na tym poziomie, to okej. Okay. Uważacie, że wasza religia jest tą prawdziwą, wszyscy inni się mylą, boicie się islamu, a od kiedy jesteście ignorantami, umysłami, które pożera wirus wiary, mogliście jak gdyby w ten sposób sportretować jedną z największych religii świata. I tak totalnie to zgeneralizować. Ale wiecie, co się dzieje, kiedy prawda wychodzi na jaw? God is good all the time. Has not begotten. Say it. I command you to say it. No, Mama, Jesus is my Lord and Savior, and He died to save me from my sin. No! Carry on. No! Carry on. Oh, for święty. Masakra. No więc zapytacie, ha, strasznie mocne jak na film, który jest chrześcijańską paczą. Więc okej, ona teraz się nawróci na Jezusa, potem jej ojciec się też może nawróci na Jezusa i będą szczęśliwymi chrześcijanami. Gdzie, skąd wypierdoli ją z domu na zbity pysk, radź sobie kurwo sama. I ona sobie radzi sama. I już nigdy więcej nie widzi swojego ojca. Brawo chrześcijanie, jesteście o swoją moralność. I ona się tam na końcu spotyka z tymi wszystkimi innymi na koncercie tego zespołu, który napisał tytułową piosenkę do filmu, o tym samym tytule co film, i możemy sobie już darować jej wątek. Naprawdę nie ma już do czego tutaj wracać, o czym tutaj mówić. No dobrze, przed nami kolejny wątek. Tym razem mamy tutaj do czynienia z taką panią dziennikarką, która prowadzi bardzo zabiegany tryb życia, w związku z czym nie ma czasu czcić Jezusa, za co w filmie zostanie brutalnie ukarana. I ona spotyka się z tym gościem. You're kidding, right? You're serious? Okay, well, I'm on my way to an ambush interview of Duck Commander Willie Robertson. Który jest
pozbawiony empatii. Jego postać jest tak docna zła, takich u ludzi nie ma. To jest tylko takie wynaturzone myślenie właściwe dla osób o ograniczonym umyśle. Jak wygląda przeciętny ateista? Wiecie, ja myślałem, że to jest mit, że nikt już w dzisiejszych czasach nie myśli, że wszyscy czarni to złodzieje, że wszyscy chrześcijanie to idioci, że już nikt nie myśli, że wszyscy ateiści, a tu taki chochoł, ja pierdzielę, wymiękam, zostawiamy tego kolesia. Ale za chwilę do niego wrócimy. Więc mamy tą dziennikarkę, która nie ma czasu, żeby czcić Jezusa, i w tak infantylnym filmie, w tak durnym filmie, mamy motyw, że bohaterka dostaje raka. I mamy masę scen, w których płacze. Oczywiście umawia się z tym ateistą i mówi mu, bo oni są jakby razem, nie? I mówi mu, no, mam raka. Jego reakcja jest taka. I've just been named. I think I have cancer. Did you hear me? Did you hear what I just said? I have cancer. This couldn't wait until tomorrow. This couldn't wait until tomorrow. Jestem złym ateistą. Masakra. No i dobra, okej, okay, no to jeszcze sobie myślicie, no dobra, Bóg ją ukarał za to, że nie miała czasu go czcić i dał jej raka. I jeszcze została totalnie wyruchana w dupę przez tego kolesia. I myślimy sobie, okej, na tym etapie jeszcze wątki jak gdyby idą, więc może ci ludzie jednak mają jakieś poczucie dobra. I myślimy sobie, dobra, no to ona teraz się nawróci, będzie się modlić i magicznie jej nowotwór zniknie. Gówno prawda! Pod koniec, kiedy większość bohaterów trafia do tego budynku na koncert, ona tam modli się z chłopakami o siłę i o zdrowie. Tyle. Co prawda mamy sequel, który powstał kilka lat później, w którym dowiadujemy się, że ona jednak wyzdrowiała, ale ej, kiedy powstawał ten film, nikt jeszcze nie mówił o sequelu i mogliśmy rozważyć tylko to, z czym twórcy nas zostawili. A tutaj zostawili nas z prostą informacją. Nie będziesz czcił Jahwe, dostaniesz raka. I have cancer. Amy is going to die. Czy ty kochasz Jezusa? On pierwszy ukochał cię. God is good. And all the time. O, o, a wiecie, jaka kara spotyka tego wrednego ateistę? Patrzcie, co dzieje się z nim pod koniec filmu. Wali jakiś tekst tej babci, która jest nieistotna tutaj. I wątek jest po prostu bez sensu. Tyle. Do niczego nie prowadzi, nic nie zmienia. Tyle. I on z jakiegoś powodu spotyka tą babcię, która zwykle ma chyba Alzheimera czy coś tam. No generalnie nie mówi za wiele, powiedzmy. I co się dzieje? Dzieje się to. Sometimes the devil allows people to live a life free of trouble, because he doesn't want them turning to God. Their sin is like a jail cell, except it's all nice and comfy, and there doesn't seem to be any need to leave. And the door is wide open, till one day, time runs out. I euphemism detected. Nawróć się, albo skończysz w piekle. Pozdrawiam, Jahwe & Son Company. And suddenly, it's too late. Who did you say you were? Och, jaka straszna kara mnie spotkała. Nie no, spotkała go zasłużona kara za bycie takim gnojem. Wiecie co, wyobraźmy sobie tę sytuację przez moment. Ja bym zareagował na takie coś w ten sposób. Proszę pani, dobrze się pani czuje? Halo, halo, hej, wezwać kogoś? Wezwę pogotowie, wezwę pogotowie. Nie podoba mi się, co pani... co... Spokojnie, hej! Pogotowie, babcia chyba oszalała.